Cześć, witajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam nowość na polskim oraz światowym rynku domowego sprzętu fitness. Mowa o mini bieżni, którą widzicie za moimi plecami. Troszkę o specyfikacji samej maszyny. Bieżnię możemy sobie rozpędzić do 6 km na godzinę. Jeśli chodzi o wymiar pasa biegowego, szerokość 46 cm, długość 120 cm, waga produktu 25 kg. Jeśli chodzi o wymiary samej maszyny, długość 143 cm, szerokość 62 cm, wysokość tylko 9 cm. Także jeżeli macie ograniczone miejsce w mieszkaniu, ta bieżnia będzie idealnym rozwiązaniem. Możecie ją bez problemu sobie gdzieś włożyć pod łóżko lub nawet do szafy. Jak wypadnie maszyna podczas testu, zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Jeśli chodzi o uruchomienie maszyny, w tym momencie tutaj nam mrugają, mygają nam takie dwie kreseczki, które mówią nam o tym, że bieżnia jest zabezpieczona. Wszystko po to, żeby dzieci, które ewentualnie mamy w domu, nie mogły nam uruchomić maszyny. Jak zatem uruchomić maszynę? Trzy razy. Raz, dwa, trzy. Tutaj naciskamy stopą na środek bieżni i bieżnia nam się odbezpieczyła. I w tym momencie robimy trzy kroki. Raz, dwa, trzy i bieżnia już się uruchomiła. Sprawdźmy teraz, jak maszyna zachowa się podczas treningu. Przypominam, że ja mam 187 cm wzrostu, waga 95 kg. Jak już Wam mówiłem, bieżnia posiada rolki transportowe, dzięki czemu możemy sobie bez problemu przemieszczać maszynę. Tutaj jest specjalny uchwyt, abyśmy tak naprawdę podczas pierwszych treningów czuli się na bieżni bezpiecznie, żebyśmy nigdzie nie polecieli na boki, ale ja dzisiaj te uchwyty odkręcam i zakładam, że Wy również się bardzo szybko odkręcicie, bo kilka treningów na tej maszynie i nie są one nam potrzebne. Będziemy się czuli naprawdę bardzo bezpiecznie. Uruchamiamy maszynę. Raz, dwa, trzy. I aby przyspieszyć, stajemy tutaj bliżej wyświetlacza. Jeżeli już ustawimy prędkość odpowiednią, możemy się delikatnie przesunąć do tyłu, tak żebyśmy mniej więcej stali na środku bieżni i ta prędkość będzie utrzymywana. Jeśli chcemy przyspieszyć, to robimy krok bliżej wyświetlacza, bieżnia nam przyspiesza. Jeżeli chcemy zwolnić, zaraz Wam to pokażę, odsuwamy się do tyłu. Na razie ustawię bieżnię na maksimum, żeby Wam pokazać, do jakiej prędkości można ją rozpędzić. Jeśli chodzi o szybki marsz, teraz już mamy max, czyli 6 km na godzinę. Cofam się delikatnie do tyłu i ta prędkość jest utrzymywana. Jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Czuję się bezpiecznie, komfortowo. Szerokość pasa jest odpowiednia, długość pasa również. Bałem się bardzo, że pod moją wagą ta bieżnia będzie się przycinała. Chodzi o to, że pas będzie spowalniał, ale jest naprawdę bardzo fajnie. Nic tutaj się nie przycina. Bieżnia pracuje płynnie. Jak słyszycie, bardzo cicho. Także oglądając jakiś tam ulubiony film czy serial, nie będziecie przeszkadzać ani innym domownikom, ani nie będzie Wam to przeszkadzało w oglądaniu telewizora. Jeżeli będziemy chcieli zwolnić, przestać trenować, delikatnie cofamy się do tyłu i tak jak widzicie, bieżnia nam się zatrzymuje. Bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które chcą maszerować, robić szybki marsz, bo jeśli chodzi o bieganie, to myślę, że ta bieżnia po prostu jest za wolna. Jeśli chodzi o jakość wykonania maszyny, proszę zwrócić uwagę na czytelny wyświetlacz. Mamy tutaj czas treningu, kroki oraz dystans. Wyświetlacz pod każdym kątem, tak naprawdę jak trenujemy, jest czytelny.
jeśli chodzi o jakość wykonania, także tutaj plastiki użyte z całkiem niezłej jakości, nic nam tutaj nie trzeszczy, nie puka, nie stuka, jest naprawdę bardzo fajnie wykonana i solidnie. Zaraz Wam tutaj jeszcze pokażemy, jak Mateusz śmiga na tej bieżni. Zajęło mu to, nauka obsługi maszyny zajęła mu chyba z pół minuty. Także zaraz Wam pokażę. Raz, dwa, trzy. Nawet tutaj młody się bezpiecznie czuje na tej maszynie. Jak tam, Mateo? Nie za szybko? Dziękujemy panu. Cześć! Standardowo przechodzimy do podsumowania dzisiejszego odcinka. Bieżnia w ogólnym teście uważam wyszła bardzo dobrze. Troszkę się tutaj obawiałem, że przy mojej wadze 95 kg bieżnia po prostu nie wytrzyma, pas będzie się przycinał i ten mały silniczek, który zakładam tam jest zamontowany, nie udźwignie mojej wagi, ale okazało się, że jest wręcz przeciwnie. Wszystko pracuje płynnie, cichutko, także jestem tutaj bardzo zadowolony. Czy bieżnia nadaje się do biegania? No tak jak widzieliście, maksymalna prędkość 6 km na godzinę w moim przypadku jest zbyt niska, ale i do biegania się nie nadaje, ale do szybkiego marszu jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem i tutaj spełniała jakby moje oczekiwania. Jeszcze taka ciekawostka dla osób, które by chciały sobie kupić takie specjalne podwyższone biurko. Możemy sobie wstawić biureczko, tak naprawdę bieżnie pod biurko i używać jej stojąc, maszerując sobie, możemy pracować przy komputerze czy tablecie. Taka ciekawostka. Także dziękuję bardzo. Będziemy w komentarzach pod filmem informować Was, jak te maszyny sprawdzają się u klientów, gdyż od przyszłego tygodnia ruszają już do pracy w naszej wypożyczalni. Także będziemy Was na bieżąco informowali, jak wygląda awaryjność tych maszyn, czy te silniki wytrzymują. Zapraszam do śledzenia i oglądania naszych odcinków. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.